Witam was, z tej strony Gregor, witam was ponownie na Cytadeli Gregora, gdzie dzisiaj będziemy kontynuowali naszą kampanię w Królestwie Zincha jako Nakari, czyli Champion Slaanesha. Rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz pod filmikiem oraz dołączcie do mnie na Cytadeli Gregora, serwerze Discordowym, link znajdziecie w opisie, a już nie przedłużam, zapraszam was do oglądania, gdzie poza tym, że jesteśmy w Królestwie Slaanesha i wiemy już, do którego portalu musimy się dostać, żeby dostać się do jego Cytadeli, jak to niektórzy mówią, twierdzę z Czarnoksiężnika, musimy jeszcze rozważyć, co zrobimy w naszym królestwie, jak rozwiążemy problem tutaj taj Imperium, gdzie wykorzystamy jaki Kislev, jaki Nordland, żeby zwalczyć siły imperialne Marienburga, Reiklandu oraz Ogrów. Niestety musimy się zainteresować frakcją Kornitów, jak i Nurglitów, gdzie Kornici już nam wypowiedzieli wojnę, a Nurglici dopiero to planują. Więc musimy jak najbardziej się pośpieszyć i nie dać im zbytnie okazji do działania. Ale póki co, trzeba najpierw skończyć turę. Okej, dość nietypowa sytuacja nam się trafia, bo mamy okazję troszeczkę powalczyć dla Kataju. I w sumie to może nawet lepiej, będą mogli oni wziąć główną siłę uderzenia, a my później zbierzemy nagrodę. Mi to jak najbardziej pasuje. Ale musimy to zrobić przede wszystkim ręcznie, bo sądzę, żebyś nasze oddziały za głupio by podginęły, gdybyśmy tam nie zrobili tego osobiście. Przynajmniej takie mam odczucie. No dobra, czyli my uderzamy wprost na plecy frakcji Slaanesha. Nie jest to może najlepsza wiadomość, ale lepsza niż to, żeby się dowiedzieć, że moje własne jednostki strzelają tutaj po drzewach. Ale dość sporo tych strażników z terakoty. Naprawdę sporo, jak teraz, dopiero teraz to zauważyłem, że ich mają aż tak dużo. No, że to nawet lepiej, że to oni przyjmą pierwsze uderzenie. Użyjemy kilka wirów, użyjemy troszeczkę czarów, tu przy okazji oberwą, ale oni też rzucają swoimi zaklęciami. A nasi żołnierze już się wbijają. Połączcie siły i okrążcie wroga. Na razie tylko demonecki, Nakari oraz nasza tutaj heroldka. Ale damy radę, co może pójść nie tak tutaj, no co może pójść nie tak? No poza tym, że oddziały Kataju no na razie obrywają, ale z tego co zauważyłem, no powinny obrywać. I to bardzo powinny obrywać. My w tym czasie po prostu kontynuujmy natarcie z tyłu. I dokończmy dzieła zniszczenia. W szczególności, że za chwilę się jeszcze wbijemy na ich przywódcę, więc tym bardziej to powinno naszego wroga zaboleć. Dokładnie, my się już tutaj w niego wbijamy. I teraz już to nam nie ucieknie. A jeżeli spróbuje, to go i tak dogonimy. Dobra, nasze oddziały już tutaj idą. I za chwilę się tutaj do nas dołączą, więc próbujmy jeszcze ich tutaj trochę podorywać. Zanim... Serio, znowu nam się trafiła domy na światła, czyli znowu mam... to leczenie, ok. No i mamy teraz możliwość rzucenia wiru, więc rzućmy tutaj ładny wir. Tak jak mówiłem, obrażenia dla Kataju nas zbytnio nie interesują. Niech oberwą jak najbardziej mogą, tak samo siły Zincha niech obrywają. W szczególności, że mamy ich tutaj czym dorywać. A jeszcze tutaj ich Ming wbiła się w ich woza. Ale póki co rzućmy jeszcze tutaj zaklęcie. Niech jeszcze trochę oberwą. To, że walczą w lesie, bardzo przeszkadza tutaj moim zdaniem Katajowi, ale nam to jakoś wielce nie przeszkadza. Mamy tutaj głównie piechotę, a nie duże istoty. Dobra, możemy znów użyć buffa, więc go użyjmy wraz tutaj jednym biczem.
co się tutaj będzie działo za chwilę. No chyba armia Zincza już się załamuje, więc przyspieszmy to, bo nie oszukujmy się, to już jest czyszczenie. Armia Kataju oberwała tyle, ile mogła, w szczególności jej pierwsza linia. A z tego co widzę, nawet nie tylko ta jej pierwsza linia. Ich strzelcy też trochę poobrywali. Dobra, teraz dostaliśmy zaklęcie niebios, ale nawet go nie zdążymy rzucić. Ta bitwa się szybciej skończy, niż się to uda. Dokładnie. Zwycięstwo już jest nasze, więc nie ma co przedłużać. Zakończmy turę, raczej zakończmy bitwę. No, jak widzimy, my straciliśmy tylko 9 modeli. Kataj stracił co najmniej 1/4 swojej armii, a Zincz praktycznie stracił całą armię, więc jak najbardziej to jest na plusie. Jak najbardziej. Ale teraz jest czas na zebranie łupów. I sądzę, że najbardziej nam się przyda utworzenie takiej mapy, więc znaki teleportacyjne. Serio? Teraz jeszcze ci od Zincza nam zabierają sojusz obrony. To już jest naprawdę niemiłe. Bardzo niemiłe. Ale dobra, zobaczmy co tu możemy zrobić, bo tutaj mamy kolejną kultystkę i mam wrażenie, że ci Nurgici się za chwilę obudzą i zaczną nas atakować bardzo, ale to bardzo agresywnie. Obok siebie mamy Ming, więc gdzieś tutaj musi być portal, z którego ona przyszła. Ale... Dobra, szczerze zaczynam się gubić. Ten portal może nas zabierze tutaj? Mam taką nadzieję. Chyba, że znów pomyliłem portale. Naprawdę mam nadzieję, że dobrze teraz zrobimy. Dobra, spróbujmy dostać się do tego portalu i miejmy nadzieję, że dobrze trafimy. No, prawie! Z dużym naciskiem na prawie. To ta sama wyspa, ale blokują nam góry. Co się tutaj dzieje? Tutaj na razie mamy spokój. Więc wy tutaj zostańcie, pewnie tutaj za chwilę wybuchnie kolejna rewolta. Ale na razie nasza ofensywa na, jak widzimy, ziemię Imperium na razie jakoś idzie. Załatwmy te sługi Zincza, bo później będzie problem z nimi. I pomóżmy trochę Nordlandowi tutaj ogarnąć się trochę. Tobie dajmy miażdżącą szarżę. I tutaj coś mamy. No mamy te elfy. Przydałoby się tym elfom spuścić ładny łomot. Przynajmniej póki jeszcze mamy ładną okazję ku temu. Ale zobaczmy, jak to jeszcze na tutaj wygląda, bo tutaj chcieliśmy się przemieszczać już w kierunku kornitów. Więc zacznijmy tych kornitów bić. Ale ci kornici muszą być naprawdę upierdliwi, skoro nie możemy ich tutaj załatwić. Więc się przesuńmy obydwiema tutaj armiami. I we dwie armie powinno to jakoś pójść. Aha. Czyli przydałoby się jeszcze chyba coś uwieść. Lub chwilę zaczekać. W sumie zaczekamy chwilę. Bo czemu by nie? Tutaj na razie mamy chwilowy spokój. Ta armia niech się szykuje, bo za chwilę może coś wyjść z portalu. A później mogą się jeszcze przydać w walce z innymi sługami demonicznymi. A co do Kislewu, zaoszczędźmy sobie troszeczkę punktów. Bo może się jeszcze te punkty przydać, w szczególności, że możemy wystawić Miśka. I kogo my możemy skorumpować? Na razie was nie skorumpujemy, ale za to Lodowy Dwór jest coraz silniejszym dla nas wasalem. Szkoda tylko, że ten... Szkoda tylko, że nie możemy sobie tutaj zwiększyć chyba tak łatwo punktów.
No tak, nie możemy aż tak łatwo, ale może zdobędziemy później. Ważne jest, że na razie lodowa caryca jest bardzo wiernym wasalem. Tych koleżków też za chwilę będziemy mogli zwasalizować. Więc będziemy mieli wasala też w Kataju. W sumie dobrym pomysłem będzie spróbowanie zwasalizowania jak największej ilości frakcji ludzkich. Jak to się mówi, wasal mączy, ich wszystkich masz. No dobra, śluby czystości. W Królestwie Stanerza śluby czystości? Bez przesady. Lodowy dwór wchodzi do Królestwa Stanerza. Bardzo interesujący Bardzo ciekawie się tutaj potoczyły wydarzenia. Podejdźmy zatem tutaj i weźmy ten werbunek globalny, czy to? Weźmiemy to drugie. Mamy kolejny znak. Dobra, mamy przynajmniej znaki teleportacyjne. Zwiększmy atak na garnizon, może się to kiedyś przyda. Niestety straciliśmy jednostki od Slanesha tam. Ale teraz tutaj możemy uderzyć. Weźmy troszeczkę oddziałów, mamy tutaj dwie armie. Jedna niech będzie prowadzona przez AI. My jeszcze ukradniemy troszeczkę oddziałów tutaj. W sumie ukradnijmy tą jednostkę. Ta chyba wygląda na najlepszą. I pokazuje pyrrusowe zwycięstwo. Dobra, zaryzykujmy. O, możemy stworzyć wasala. Stwórzmy zatem wasala. Fajnie mieć wasala, teraz jeszcze wojowników chaosu. A tą armię uzupełnimy troszeczkę. Załatwmy im mistrza zaciągu. Połączmy te jednostki. I ściągnijmy co nieco. Może coś z lodowego dworu? Nie, bardziej nam się opłaci zaczekać na miśka. Zdecydowanie zaczekamy na miśka. Na co możemy ci ściągnąć drugiego mamuta? Zaczekaj sobie te dwie tury. I dorwimy tego ich przywódcę. Warto będzie się go pozbyć, póki jeszcze mamy okazję. Nawet jeżeli mielibyśmy jakiś student tam polec. Tak, to są wojownicy chaosu. To naprawdę będzie bardzo dobrze dla nas. Bardzo, bardzo dobrze. W sumie tą armię spróbujemy posłać jako wsparcie do walki z tymi kornitami. Im więcej ich tam załatwimy, tym lepiej. Ta armia niech na razie tu zostanie. Tak, ty wy tutaj zostaniecie, ale załatwimy wam jeszcze mamuta. No i trochę pomiotów, co może pójść nie tak z pomiotami. Korupcji na razie żadnej na nikim nie zrobimy. Ale przyda się, żeśmy w końcu te leśne elfy skorumpowali. To teraz to z tego co mi się wydaje, to mamy dość ładną tą korupcję na nich. Ale przyda się ją zwiększyć. Więc podejdźmy tutaj, oni nas zaatakują. Jak nas zaatakują, my im spróbujemy spuścić łomot. Bo powinniśmy być w stanie im spuścić całkiem sprawnie łomot. Naprawdę całkiem sprawnie. Dobra, tutaj zakończymy turę. I będziemy mogli od razu zająć się sprawą kornitów na wschód od nas. Ale na razie z naszymi tutaj wojownikami chaosu dużo nie zrobimy, a szkoda. Chciałbym wybudować sobie u nich posterunek. Przynajmniej w Kislewie mamy posterunek i możemy go nawet rozwinąć. Trzeci poziom posterunku, to jest to. I to jeszcze w samej stolicy Kislewu, Kislew. Dobra. Co ci wyznawcy Nurgla od nas chcą? Chcą paktu, nie agresji. Okej, mi pasuje.
To my w końcu kontrolujemy lodowy dwór. Ale za to atakują nas kornici. No, dobra, mają troszeczkę zbyt silną armię, ale tym, co mamy, możemy i tak ich przetrzebić. Więc ich przetrzebimy. Plus to tylko wyznawcy, więc mogą szybko zginąć. Dobra, jesteśmy z powrotem tutaj. Z jakiegoś powodu nas przerzuciło do Hochlandu. Nasz wasal buduje u nas posterunek. To dobrze. Ty już tutaj zostań. Później stworzysz kolejną armię wyznawców, bo będzie jeszcze ku temu okazja. Ci pewnie podejdą pod naszą bazę, więc my ich tam spróbujemy wtedy pokonać. I mamy tutaj sługi Zincha. W sumie nie tylko Zincha. Ale przyda się rozwinąć tutaj w wieży zagłady dodatkowe mury. Czy coś my tu jeszcze chcemy? Tak, kult rozkoszy się przyda. Jeszcze trzy pomioty się pojawią. Dwa pomioty się pojawią, jeden mamut. To już będzie całkiem sprawna armia. A na Karin spróbujmy się stąd wydostać. Ale żeby się wydostać, musimy jeszcze ich pokonać. Nie no, jak porwiemy im część jednostek, to już będzie łatwizna. O tym mówiłem. I spróbujmy się cofnąć, bo skoro już wiemy, że to nie jest ten portal, to powinniśmy pójść w kierunku może tego zielonego? Ten zielony chyba nas zaprowadzi. Przynajmniej mam taką nadzieję. Chyba, że coś źle zrozumiałem, jak chodzi o tutejsze ścieżki Zincha. A nie oszukujmy się, to Królestwo Zincha będzie najtrudniejszym z tych wszystkich królestw, właśnie przez te wszystkie portale. No przynajmniej jest tematycznie. Okej, okay, Norland buduje w Infernusie posterunek. Ciekawy wybór, to muszę przyznać. Norland się też tam troszeczkę rozwija, więc niech się rozwija. A my spróbujmy podejść, może uda nam się nawet zająć ich bazę. Dobra, jednak nie, tam jest ich trochę za dużo. I mają jeszcze ludzkich kuszników i kilku włóczników. To nam definitywnie utrudni sprawę. Nawet jeżeli nie mają murów. Więc wyruszmy bardziej na południe. I spróbujmy dorwać te ogry, zanim te ogry psują krwi naszemu wasalowi. Tu mamy trochę spokoju. No i w Kataju przyda się trochę rozwinąć. Ile? Jeszcze dwie tury. I wtedy pierwsza frakcja Kataju przed nami się pokłoni. Dobra, tu jest jeszcze co nieco do zrobienia, ale na razie... Dobra, możemy nawet tego użyć w sumie. Ale czy my chcemy teraz tego używać? Bardziej jak dojdziemy już do tej świątyni... do świątyni. Do głównej twierdzy Zincha. Dobra, na razie idzie całkiem sprawnie, chociaż jak widzimy, próbują nas tutaj oblegać skurczybyki. Ale my mamy armię. I już nas nie oblegają, dostarczyli nam tylko więcej daniny. Mamy o wiele więcej dzięki temu złota. Wykorzystamy to oczywiście na nasze tutaj wydatki. Rozbudujmy troszeczkę też tą siedzibę, bo czemu by nie? Feast on their souls. Your desire, so good.
z wami. No dobra, tutaj musimy się jeszcze też dostać. Bo jak widzimy, pojawiła się armia demonów, którą będzie trzeba zatrzymać. Poślemy też wyznawców. Oni idą de facto na śmierć. Ale im więcej przytrzymiemy sił chaosu, zanim podejdą, tym lepiej dla nas. Weźmy te latające jeden oddział i weźmy może... Tak, weźmy ten latający jeden oddział. No i tak jak mówiłem, przetrzebiliśmy ich dość tam mocno. Więc teraz jak tylko podejdą i zaatakują tą naszą bazę, w szczególności, że no, głównie im zostały te miarzyciele dusz, a i tak one są też poranione, to powinniśmy być w stanie to jakoś wybronić. Przynajmniej taką mam twierdzę, że powinno nam się to udać. Tutaj sobie zaoszczędźmy na miśka, bo ten misiek może nam się później przydać. Więc na razie jest dobrze. Jest dobrze. Tutaj też się wszystko rozwija. Więc wszystko na razie jest pod kontrolą. Tutaj zaś w Królestwie Slincha. Czy mamy iść do tego portalu? Spróbujmy może z tym portalem? Bo szczerze, ja się też już powoli gubię, gdzie my mamy iść. I to mówię poważnie. Ja już się tutaj gubię. I cofnęliśmy się tutaj. Cholipka. To nam nie ułatwia sprawy. Wręcz przeciwnie, to nam tylko jeszcze bardziej utrudni sprawę z tego, co mi się wydaje. Więc musimy kombinować, prawdopodobnie będziemy musieli się cofnąć. A może byliśmy tam, gdzie powinniśmy być? Ja już się tutaj osobiście gubię, ale załóżmy kolejne kulty, póki mamy okazję. Nigdy nie wiadomo, kiedy się mogą przydać. W szczególności, że te kulty dostarczają nam wyznawców, czyli czegoś, czego bardzo chcemy i to w bardzo dużych ilościach. Ta armia zaś już będzie mogła dopaść tutaj ogrzego władcę. Ukradniemy mu część jednostek i powinniśmy go tutaj ładnie dorwać. Albo nawet nie kradnijmy, po prostu dorwiemy. Po prostu ich dorwaliśmy. Teraz tylko troszeczkę odpocznijcie. Słusz albo gin, załatwmy już tobie. Troszeczkę też zaoszczędźmy. Ty, mnie nienawiść do Korna. A tobie zwiększmy możliwość przyzywania tych demonetek, to się też później nam przyda. No i ci kornici dalej są kłopotem. Szkoda tylko, że nie możemy ich już tutaj dopaść, bo jakbyśmy ich mogli dopaść, to byłoby nam o wiele łatwiej. Ale ich niestety nie dopadniemy na ich szczęście, musimy trochę poczekać. Niestety nam zwiali, więc będziemy musieli ich za chwilę pogonić. Ale to już daleko nie będzie. Przynajmniej taką mam nadzieję. Ale może równie dobrze możemy ruszyć tam na południe. W sumie możemy spróbować się zająć od razu tą wieżą much. Powinniśmy być w stanie to zrobić. A z Norski moglibyśmy przysłać nasze oddziały, żeby zajęły się resztą tej frakcji. No i tutaj musimy pokombinować, co dalej. Może ten portal będzie tym, czego nam trzeba, ale nie. My się po prostu cofniemy tutaj. Ale może, że dzięki temu, że się cofniemy, znajdziemy w końcu odpowiednią ścieżkę. Ale się szczerze przyznaję, że się gubię w tej całej okolicy. Rozumiem, że Zinch miał być desorientujący, ale to już się robi bardziej irytujące niż desorientujące.
zdecydowanie irytujące. Dobra, tym koleżkom... W sumie tym koleżkom spróbujmy zdobyć Midland? Czy może pójść tutaj? W sumie gdybyśmy poszli tędy... Moglibyśmy wtedy wejść do Marienburgu. Dobra, spróbujmy przejść tędy, ale spróbujemy przejść bardziej południem, żeby nie oberwać w mieście... we przez prowincję elfów. Chociaż mam wrażenie, że jakbyśmy chcieli oberwać, to i tak oberwiemy. Ale no dobra, ruszamy na Midland. Tutaj siejmy większe spaczenie. I czy my chcemy zamknąć to przejście? Nie, my nie chcemy zamknąć przejścia, bo jeszcze stracimy tą armię. Ale za to tutaj nasi wojownicy chaosu zaczną za chwilę kombinować. Poruszajmy się troszeczkę naszymi kultystami. Ogarnijmy troszeczkę kilka kultów i może niedługo też tamtą frakcję Kataju uda nam się zwasalizować, kto wie? Dobra, tutaj skończmy turę i zacznijmy kombinować co dalej. Okej, zaatakowali nas. A dokładnie leśne elfy nas zaatakowały. To może być dość niebezpieczna bitwa. Ukradnijmy im też jednych łuczników, to może ta cała bitwa będzie dla nas łatwiejsza. Ale sądzę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Tylko nie możemy zrobić niczego głupiego. Zdecydowanie nie róbmy niczego głupiego, a damy radę. Dobra, bitwa się zaczyna. Mamy nasze możliwości. Wróg nie jest w pełni swoich możliwości zaś. Więc my musimy po prostu uderzać jak najszybciej naprzód. I jak widzę, to nawet wróg się troszeczkę nam wystawia z jedną jednostką. Spróbujmy ich tutaj dorwać tyle, ile możemy. A będzie naprawdę dobrze. Dobra, tutaj są ci płucznicy, więc tutaj jeszcze niech kawaleria wleci. Tutaj niech demonetki nadjeżdżają. My cię tutaj jeszcze wbijemy na Karim. Rzućmy biczem. Nie będą mieli tutaj z nami łatwo. Oj, nie, nie, nie będą. Dobra. Mamy też dość blisko ich wodza, więc przyzwijmy furię, żeby trochę pościgały. Łapmy też te uciekające jednostki, póki możemy. A na Kari niech poluje powoli na ich wodza. Te zołty mogą być problemem, ale już nasze oddziały nadchodzą. A to jest najważniejsze, że nadchodzą. Wilczy skóry też pomogą. Nasi łucznicy też niech podejdą. Dobrze, że mamy w ogóle teraz tych łuczników, bo jeszcze jeden oddział tutaj łuczników do polowania byłby bardzo upierdliwy. A tak to my mamy ich na swojej dyspozycji. Przyzwijmy jeszcze tutaj demonetki. Ty akurat nic jeszcze nie przyzwiesz. Ale akurat będzie idealnie, żeby bić się tym leśnym elfom na plecy. Dorwijmy jeszcze te driady, które wracają. Nie stać mi w miejscu, polować mi na wroga. Jeszcze mamy drugą armię, która zaraz przyjdzie, którym będzie trzeba spuścić łomot.
O, dobra, te oddziały są już wolne, więc niech podejdą. Wilcze skóry też się wbijają. Wrogi wódz powoli się załamuje. Więc za chwilę będziemy mieli tutaj pełnią kontrolę tutaj nad wszystkim. The Eternal Hunters! Dobra. Za chwilę tutaj się wbiją. Wódz za chwilę im już całkowicie padnie, bo jeszcze rozbity. Dobra, ta bitwa jest już praktycznie nasza. Ale przyda się dopaść te oddziały i dopaść tutaj nadchodzące oddziały, gdzie orzeł biegnie wprost na naszego wodza. To będzie zła decyzja dla tego orła, bo już biegną też nasze wilcze skóry. Nie no, de facto już to mamy praktycznie w kieszeni, tylko jeszcze te zołty drugie trzeba pokonać. Dorwać uciekające jednostki. A nie, orzeł się tutaj cofnął. To będzie zła wiadomość. Nasz strażnik tajemnic tutaj zaszaleje. No i mamy. Zwycięstwo jest nasze, więc tutaj tylko jeszcze trochę ich pogońmy. Może jeszcze trochę ich dorwiemy. No i jak widzimy, leśne elfy już nie ma z nich co zbierać. Leśne elfy pokonane. Uzupełnijmy sobie trochę oddziałów. I jesteśmy na razie na dobrej drodze, żeby tutaj już wygrać. W szczególności, że mamy jeszcze kilka buntów, na których troszeczkę sobie zarobimy. Kislev na razie tam wygrywa na nas wojnę z Imperium. Więc przynajmniej nie mamy kolejnych ekspedycji z południa. Ale tą armię na chwilę cofnijmy. Uzupełnimy troszeczkę jej oddziały. I potem sądzę, że pójdziemy ją na Middleland. Może nawet coś z Kislevu załatwimy? Nie, chcemy Miśka. A Misiek jeszcze trochę nas kosztuje, chociaż... Dobra, jeden oddział husarii czy dwa mogą nam pomóc. Dobra, zostawmy jeden. A tutaj weźmiemy jeszcze sobie te wilczki. To akurat wyjdzie nam na dobre. Bo mobilności nam brakuje w tej armii. Co było można to odczuć w czasie walki z leśnymi elfami. Ale damy radę, jeżeli mieliby do nas znowu podejść. Dodajmy jeszcze tylko trochę punktów. Niech tutaj też już może przyzywać, bo te przyzwania mogą się przydać. A, kult się tutaj ładnie rozwija. I niech się rozwija dalej. Dobra, tutaj mamy tych korników. Spróbujmy oblegać na razie tą wieżę much. Nie jesteśmy w stanie jej na razie zdobyć, prawda? Spróbujmy ukraść troszeczkę jednostek. Nie no, myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić, ale może się na razie cofnijmy, bo będziemy tracili tylko nasze oddziały oblegając, a możemy dorwać ich wodza, rasa dobrze. Wiem, jestem dzisiaj strasznie niezdecydowany. Ta armia niech zaczeka, aż portale się zamkną. Tak na wszelki wypadek. A my miejmy nadzieję, że znajdziemy jakieś rozwiązanie. No i kilka kultów jeszcze tutaj załóżmy. Im więcej kultów w Kataju, tym lepiej dla nas. Nawet jeżeli tam głównie z Zinczem mają problem. Ale jeżeli mają z Zinczem problem, to my nie mamy problemu. W szczególności, że teraz możemy zwasalizować tą frakcję. Tak, możemy! Teraz i mamy prowincje nasze w Kataju. Szkoda tylko, że nie chcą... Tak, nie mamy chyba wystarczająco nawet złota, żeby ich przekonać, że z nami handlowali. Nawet jeżeli damy im całe złoto, jakie mamy. Ale to i tak dobrze. Mamy jeden problem mniej, założymy jeszcze u nich posterunek. To też jakieś jednostki katajskie, za niedługo pojawią się pod naszym sztandarem. I to mi się podoba. To mi się naprawdę podoba. Szkoda tylko, że demony się coraz bardziej obracają przeciwko nam. Dobra, możliwe, że powinniśmy przejść tędy. Bo tamtędy też przeszła Mink.
tego co mi się wydaje. Tam jest pewnie ten portal. Jeżeli tam faktycznie będzie ten portal, to może jeszcze zdążymy. Ale nie jestem tego taki pewien. I niestety zostaliśmy troszeczkę wygnani z Królestwa Zincha. Niestety Kataj nas prześcignął, ale to może nawet lepiej, będziemy mogli się lepiej zorganizować, coś ciekawego dorwać, coś już wymyślimy. Na pewno cofnijmy na Kariego tam, gdzie trzeba. Może jakiegoś mamuta ściągniemy, może jakieś lodową gwardię, coś w tym stylu. No, mamy idealnie na mamuta. Zobaczmy, co jeszcze możemy ściągnąć ciekawego. Od neprytowych jeszcze nic. Ale lodowa straż od Kislewu. Tylko którą wziąć? Weźmy tą z mieczami. Przyda się bardziej na wypadek walki przeciwpiechotnej. Ale pokombinujmy jeszcze, co tu jeszcze możemy ciekawego zrobić. Bo na pewno jeszcze coś w świecie śmiertelników tam by się tutaj przydało. Więc nie zwlekajmy, tylko działajmy. Na pewno no, tą armią by się przydało użyć troszeczkę na południe. W końcu troszeczkę obrywała walce z tymi ogrami, ale im się udało. Tą armią dalej możemy próbować ścigać ich wodza i chyba lepiej będzie dorwać ich wodza najpierw. Póki mamy jeszcze ku temu okazję. Szkoda tylko, że z tymi wasalami jeszcze za dużo nie możemy zrobić. Na pewno by to troszeczkę pomogło. Unspeakable depravity awaits. Slaneshi Herald. Drink in my excellence. Dobra, sytuacja na razie jest ustabilizowana, ale może być zawsze gorzej. Twoja próba w Królestwie Chaosu zakończyła się niepowodzeniem. Nienasycona Księga Przeznaczenia łaknie duszy demonicznego księcia. Jednak na swych stronach wyjawiła mi, że oto twoi rywale zdobyli jedną z dusz dla siebie. Jeśli sami nie zdobędziemy dusz, Belakor pozostanie poza naszym zasięgiem. Przy kolejnej sposobności musimy ponownie ruszyć do Królestwa Chaosu. Więc musimy się pośpieszyć z tymi duszami, żeby się nie okazało, że jakakolwiek inna frakcja nas wyprzedzi. A niestety i tak marnowaliśmy troszeczkę szansę. Ale sądzę, że jeszcze będziemy mieli okazję wejść do Królestwa Zincha i z nową wiedzą będziemy mogli tam lepiej zadziałać. Ale także na tym będziemy powoli kończyli nasz dzisiejszy odcinek, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was także na inne filmiki na moim kanale. Bawcie się dobrze, ja będę się żegnał. Na razie!